Halo, witajcie, to znowu Ryfek. Witam w kolejnym moim zaczku. Czy to ten dzień? To ten dzień, widzowie. Dobra, idę tam graliśmy. Dzisiaj grałem. Potem zagrałem w Don't Starve z chłopakami i teraz znowu gram w Ajzaczka. No cóż. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ja już się boję, ja już się cykam. Nie czuję się, jakbym był w gigaformie tutaj w tym Ajzaczku, ale mam nadzieję, że jakoś sobie dam radę. Holy Harcik. Better items, jak to widzowie gra nam mówi. Zobaczymy. Mam nadzieję, że się rzeczywiście trafią. Golden chesty dostajemy same. Bardzo spoko. Mi się bardzo podoba ten trinket. Dlaczego? On zwiększa szansę na wydropienie kart ze skrzynek złotych. A to znaczy, że dzięki temu będę miał większą szansę na... Oj, ten range down zaboli. Ale przebijające pociski są zbyt dobre, żeby ich nie wziąć, mi się wydaje. Co chciałem powiedzieć? Większa szansa na karty ze skrzynek złotych, to znaczy, że mamy większą szansę na tą jedną kartę, której tak bardzo wszyscy chcemy, gdy gramy lostem, czyli właśnie Holy Card. Dobra, ja ze dwu na chwilę, widzowie, muszę komuś coś pisać, bo mnie szlak trafi ze dwu. No jestem. Już mnie tam widzowie wołają na voice chaty i tak dalej. Ja im piszę, że nie, no ja tutaj nagrywanko Ajzaczka w tym momencie i to jeszcze taką postacią, więc tu nie ma szans na nic. Ała. O, dobra, siema. I lecimy powoli. Kolejny kluczyk, super, ale ty kluczy leci elegancko tutaj. Jak na razie. Bomby żadnej nie mam, więc nie wiem, czy jest sens wchodzenia do sklepu, szczerze mówiąc. Chyba nie, bym powiedział. Dobra, lecimy sobie w stronę walki z bossem. Zobaczymy, co tam ciekawego nam się trafi. Better items oczywiście, mam nadzieję, że tutaj dzisiaj odda i coś ciekawego dostanę. No, sami widzicie, że naprawdę te pociski penetrujące tutaj robią robotę niesamowicie, jeżeli chodzi o tego lościka. Super jest mieć już pociski spektralne oczywiście, ale no mówię, pociski penetrujące, duża ilość małych przeciwników, to jest zazwyczaj największy problem. Na przykład te takie żółte pająki, które wychodzą z innego przeciwnika, one są straszne. A tutaj jak na razie leci. W ogóle jakie duże piętro jak na pierwszym. Mi się wydaje, jakoś strasznie duże jest to pięterko. Ale dobra, powinniśmy dać sobie radę. Jamy na miarę prosty boss, jak mamy już pociski spektralne, to w ogóle jest mega prostszy. Ja może się skupię najpierw na płodzie, bo powiem wam, że co jak co, ale podczas tej walki z bossem zdecydowanie trudniejszy jest mały jegomość. Szczególnie gdy gramy jako lost. Tu było w ogóle bardzo blisko przed chwilą. Jakiś speedupik by się przydał, ja wiem, że to jest bosik, który i tak nas nie powinien dogonić, ale ogólnie by się po prostu przydał ten speedup, nie? Diverse Papers, Gitu Vatir Zapik, tutaj losowy efekt karty, Missing Poster nawet mi się może trafić, drodzy widzowie, ale szczerze chyba wolę ten Gilded Key, więc olewam sobie to, lecimy na kolejne piętro, zobaczymy, co nam ciekawego uda nam się dostać. No i na piętro lustrzane oczywiście też bym poszedł, dodatkowy item z walki z bossem, bardzo byłby przydatny. Tylko że... No trudne jest to piętro. Jezu, jak te klucze lecą, jak szalone tutaj. Ojejciu, bardzo nie lubię tego typu przeciwników. Nie są kontrolowane przez AI te pająki, ale... No są takie trochę mniej przewidywalne niż inni przeciwnicy w grze rzeczywiście. Dlatego ja się ich bardzo cykam. Tych pająków też się zawsze boję, gdy ich widzę właśnie tak z krawędzi ekranu. One mają tendencję do skakania nagle tak w ogóle przez cały ekran, że no masakra jest jakaś. Nie, no to jest better items? To jest better items. Oczywiście, że go nie biorę, przecież mnie zabije. To jest za gówno zasrane, ty. Better items, widzowie. Better items w domu. Dobra, idziemy sobie dalej. Bombki jakbyśmy jakieś mieli, mógłbym je wykorzystać. Tam jest pokój specjalny. Tylko tak naprawdę, żeby wejść do tego pokoju i miałoby to jakikolwiek sens, to tych bombek musiałbym mieć 3 sztuki. Bo jeżeli będzie to pokój rzeczywiście z Crawl Space, to żeby do Crawl Space się dostać, no to będę potrzebował jeszcze jedną bombę, żeby tę podłogę wysadzić. Więc póki 3 bomb nie będę miał, nie ma sensu w ogóle iść do tego pokoju. Nienawidzę tego pokoju natomiast. Ale zaraz. Dziękuję. Ja może rzeczywiście nie będę tutaj ryzykował niepotrzebnie w tym pokoju, bo by była beka.
4 klucze. No nie no, bez sensu. Więcej kluczy tutaj musiałbym mieć. 7 minimum. Moon teleport do secret roomu, oczywiście. Kluczyk? Niestety nie, ale jakby z przycisku dał jakiegoś rock bottom, ale by było dobrze, co? Ale to chyba 1 na 1 000 000 po prostu odcinek. Całe piętro, no nie mam bomby nawet, żeby w sklepie wysadzić maszynę do donate'ów, co mnie bardzo boli, więc szczerze ja się przejdę po tym piętrze. Poszukam tutaj czegoś jeszcze, bo... O Jezus, jak tu było blisko. Naprawdę jest klopsik, powiem wam. Z tymi znajdźkami. Żadnej bomby przez całe podejście, no to to... Rzadko się zdarza, rzadko się zdarza. No nic, nie będę tego kluczyka marnował na ten sklep. Lecimy na walkę z bossem i nie wiem, laczki jakbym dostał, mógłbym próbować odpalić niby. Ale nie fajny boss w ogóle. Mógłbym próbować odpalić niby tę skrzynkę, ale też wcale nie mamy 100% szans, że ona się otworzy. Dopiero przy 7 kluczykach rzeczywiście ta skrzynka nam się na bank otworzy. No nie wiem, nie wiem. Jak na razie bardzo przyjemny w ogóle Lil Plan, bo nie szarżuje i elegancio, elegancio. Póki nie szarżuje, nie pluje, jest elegancji. Tears Up'ik oczywiście, że biorę. Ale lecimy od razu do Devil Roomu. Tutaj Damage Up. Nawet się nie zastanawiam. Pentagramik, super item. No i co? No niestety, całe piętro. Nie ryzykuję tej skrzynki. Idziemy na piętro alternatywne i zobaczymy, jak tam pójdzie. Z walki z bossem bardzo bym chciał dostać Range Up'a. W tym momencie Range Up'y to są najważniejsze itemy, jakie mógłbym na tym loście wziąć. Bo Range 5 to... no nie jest dobra statystyka na tą postać, naprawdę. Jest dosyć ryzykownie z Range'em 5 na tej postaci. Rozwalamy sobie tę muszkę. Oj, tu jest troszkę niebezpiecznie. Ale dobra, jest już okej, ale ten pokój to już w ogóle tak się wydaje, jakby ścinał totalnie. Tears Up'ik i Shot Speed Up'ik w walce z bossem. Trochę ryzykownie, ale niech będzie. Dwie bomby mam, więc teraz jak się coś naprawdę złego stanie, jestem w stanie użyć tych bomb, żeby sobie dobić jakiegoś bosika. A bosiki się trafiają, szczerze, bardzo fajni. Szczególnie fajni z uwagi na... Ojejciu, no było tutaj trochę już niebezpiecznie. Szczególnie fajni z uwagi na nasze pociski. Te pociski penetrujące, no mówię, boli ten zasięg, nie? Boli ten mniejszy zasięg, ten tears down, boże, range down. Ale... no robią robotę te pociski penetrujące na tych bossach. Dimbulb, trochę bez sensu. Kluczykowy Begar. Ja też bym powiedział, że bez sensu. Wejdźmy sobie najpierw tu może. Jest mapa, która bardzo się przydaje na tej postaci, bądź co bądź. Secret Roomik jest jeszcze przejście. Mapę oczywiście kupuję. Czemu się mapa na tej postaci przydaje? Ja widzę, który pokój jest krańcowy i do którego pokoju nie muszę wchodzić, więc... oszczędza mi to... O, jeszcze parasajcik był! O kurde, nie no, z tych dwóch itemów to... powiem wam, że jakbym wiedział, to bym chyba wziął parasajcika jednak. Mam snipe jest świetny na walkę z bossem, ale widzę, że na niego też zasięg działa, więc jakiś demy, jakiś range up by naprawdę się tutaj w tym momencie przydał. Ale jakbym wiedział, że tam jest parasite, wziąłbym parasite'a, bo jest to po prostu łatwiejszy item do radzenia sobie z dużą ilością słabych przeciwników. Mam snipe jest jeden z najlepszych itemów w grze. Jednym z itemów, dzięki któremu zadajemy największe obrażenia w grze możliwe. Ale problem z nim jest taki, że nie radzi sobie z dużą grupą... nie radzi sobie dobrze z dużą grupą słabych przeciwników po prostu. Dobra, lecimy na bosika. No i... nie no, dobra, to jednak chyba mam snipe byłby lepszy jak parasite. Lakapa, koniecznie lakapa. Ale zanim tego lakapa, to ja jeszcze się przejdę po piętrze. Żadnego na razie efektu i tak losowego nie mamy, więc olewam to. Czy w ogóle nie biorę tego lakapa? A nie wiem. A nie wiem. No mam teraz troszkę zagwozdkę, bo... lakap oczywiście jest super. Gdybyśmy mieli efekt jakiś losowy, a nie mamy. Żadnego. No ale nie no, z drugiej strony większe szczęście to jest
większa szansa na dostanie lepszych znajdziek z wyczyszczonego pokoju, w tym między innymi skrzynki. Wydaje mi się, że ten lakap i tak będzie więcej wart niż ten gilded key, który jak na razie, ale znajdźki lecą niesamowite z tych skrzynek, po prostu, żebym się nie posrał, no. Ale gówno jak na razie ten trinket. Dobra, walka z bosikiem jeszcze raz, teraz range up albo damage. Tier upów już nie chcę, tier zych mamy i tak maksymalne. Jest i speed up i damage. No, lepszy byłby Syntoil, bo byłby to damage i range up. Ale speed upik szczerze też mega, mega przydatny. Całe piętro za nami, lecimy sobie na kolejne. Poszło to bardzo, bardzo fajnie. Biorę tego lakapa. No i co? No i tyle, całe piętro. Po drodze tutaj, jeszcze postaram się pójść na boss. Aż czasowo jest naprawdę nieźle, z tym nożem wydaje mi się, że też będzie gituwa, bo walki z bossem pójdą mega szybko. Nawet jak niektóre pokoje z dużą ilością przeciwników mi zajmą troszkę więcej czasu, no to mega dużo czasu oszczędzę na samej walce z bossem, która i tak zazwyczaj zabiera najwięcej czasu na piętrze. Jezu, jakie beznadziejne skrzynki. No dobra, zmieniłem kluczyk na bombę. Czy to opłacalne? Zobaczymy. Jest boss challenge room, a w nim ryzyk fizyk. Dostaliśmy damage down, ale tier delay i range up, co ważniejsze, więc szczerze, mały damage up za takiego range upa, naprawdę dużego, jak dla mnie mega plus, o dziwo. Nie biorę pigu, mam już maksymalne tutaj tiersy. Range'a więcej aż tak dużo mi nie da, a mniej naprawdę zaboli, więc no, wydaje mi się, że nie ma co ryzykować. Tu nie ma co iść, tak jak mówiłem, jak nie mamy trzech bomb minimum. Więc olewam ten pokój. Oleś milion razy lepiej z tym range'em teraz, nie, no to naprawdę leci już kosmos daleko. Jeszcze jeden taki malutki range up i ja praktycznie całe piętro mógłbym przelatywać. Bardzo nie lubię pokoi z TNT, gdy mam snajfa, bo jeżeli dobrze kojarzę, mam snajf i będzie rozwalał te TNT przy zwykłym przechodzeniu obok nich. Więc chyba lepiej nie ryzykować. Dzień dobry, grube nietoperze z maka. Oj, mówię, to są tak. To są właśnie typowe pokoje problematyczne dla mam snajfa. Nie lubię, nie lubię. Trzeba uważać tutaj, delikatnie tych przeciwników ciachać. Sister Maggie jest ok, bo dodatkowy pocisk to po pierwsze na zwykłych przeciwników, żeby ich odpychać. Po drugie jest to u mnie chyba dzwonek do drzwi, więc się nie przejmujcie. Po drugie jest to część przemiany w conjoint. A przemiana w conjoint, a mam snajfy, to jest giga dobra. Giga dobra. Co tu? BFF i część przemiany w conjoint druga, tak? Tak jest. Jeszcze ja? Bierzemy, oczywiście, że tak. No niestety, kolejna karta i kolejna karta nie ta, co bym chciał, ale no już życie jak życie. Może będzie lepiej. To oczywiście trinkecik bez sensu, leczymy się po albo wyczyszczeniu pokoju, albo po zabiciu przeciwników, już nie pamiętam nigdy, ale no nie na tą postać, raczej to czerwone serduszka. Dodatkowe, walka z bossem, rag mega, zmieniony, ale zmieniony rag mega. Przemiana w Heisenberga, co ty gadasz? Nie mamy przemiany w Ćpuna, tylko w Heisenberga, dobrze jest. Całe piąterko, lecimy dalej. Bomby mam, więc to się jeszcze wrócę. Czasowo jest bardzo okej, więc raczej na razie tutaj martwić nie muszę. Tamten pokój jest taki trochę fikumiku, ja się go trochę cykam. Ale? Bomb mam bardzo dużo. Jest secret roomik. No i to jest fajny item. No to już nie muszę tam iść. Jak był crawl space, no to tu już jest ten crawl space tak naprawdę. Co tu mamy ciekawego? Przeciwników chyba słyszę. Tak jest, ale przeciwników, którzy mi nawet obrażeń zadać nie mogą. Który z tych itemów byłby najlepszy? Z jednej strony Mr. Me. Z drugiej strony podwójne itemy z walki z bossem. I zostajemy przy niej, we need to go deeper. Z trzeciej strony 20 lakapa z trinketa za pomocą tego itemku. Powiem wam, że naprawdę takie itemy dobre. Czwarty item mega dobry, to też jest mamski. Zdecydowanie większa ilość dropów ze skrzynek. Ja nie wiem, czy to też nie wpływa na przykład karty, które lecą ze skrzynek, więc większa szansa na kartę. Ja chyba pójdę bardzo standardowo. Zostanę przy moim obecnym itemie aktywnym i wezmę sobie po prostu There's options, będziemy mieli więcej itemów do wyboru z walki z bossem, więc mam nadzieję, że będę trafiał jakieś damage upy, jakieś range upy. I to jest wszystko, co mnie na tej walce z bossem interesuje. Kolejna bombka, tu pokój, no wąski, ale
może w nim być pokój specjalny. Tu of clubs, dwa razy większa ilość bomb, bardzo spoko. No i tu raczej z wami powinno być luźno. A ja skąd ja mam przemianę w ogóle w ćpuna? A, bo ja mam tą żółtą strzykawę, kompletnie nie zapomniałem. Oj, dobrze, że zaczekałem z użyciem tu of clubs, bo w tym momencie już mam bomb, no raczej wystarczająco do końca podejścia. Ej, i powiem wam, że jak nigdy bardzo się cieszę z tak dobrych tirsów na... O, strength, to jest dobre. Mega się cieszę z tak dobrych tirsów na... Na czym? No, mam snajfie. No normalnie mam snajf, to zawsze był taki item, że... Tirsy słabe, tirsy dobre, dużej różnicy to nie robiło, nie? A tutaj naprawdę super się to ładuje, duży zasięg leci. Gituwa, gituwa, podoba mi się to. Czy tu będzie crawl space? Tu będzie crawl space, a w nim? Serafim, przemiana w conjoint, super! Pff, ale jaja! No i tirsów dużo nie straciłem, a potrójny nóż to... O, już zrobi robotę. Czy ja idę tą postacią na hasza? Czy jestem aż tak głupi, żeby na daily Winstreak Challenge iść Tainted Lostem na hasza? O, kolejna część szalony w końcu. Szczerze, mogłem nie bać z tego Boiled Baby. Pociski z Boiled Baby będą mnie bardzo zmylały. Będę myślał, że to są po prostu pociski przeciwników. Podczas gdy to są niewinne pociski z naszego kochanego familiara. Tu będzie sklep? Aj! No, myślałem, że to będzie sklep, a tu walka z bossem, a chyba na odwrót, tak jest. No nic, dużo się nie zmieniło. Co w sklepie? O, prezencior. Ja go wezmę do Devil Room. Nie będę używał go w Secret Roomie. Weźmy sobie go do Devil Roomu. To jest depth 1, więc tutaj jeszcze oczywiście wyjść będziemy mogli. Gish jest nowy, Jezu, nienawidzę go. Nowy Gish, zmieniony na tym modzie, jest tak turbo trudny, że to jest masakra. Ale jakoś poszło. O! Nie, nie używam. Dark Artsów nie używam, bo ja wejdę w pociski przeciwników, nawet o tym nie będę wiedział. Natomiast z tych dwóch itemów wezmę sobie zdecydowanie Book of the Dead. Dlaczego? Ej, ja w ogóle mam BFF-a, te familiary naprawdę dużo mogą robić. I zostawiam We Need to Go Deeper, lecimy na kolejne piętro. Book of the Dead biorę, bo to jest item aktywny, który generuje mi orbitale. A kolejny orbital, dodatkowy orbital to dodatkowa szansa na zablokowanie otrzymanych obrażeń. Mi się to bardzo, bardzo podoba. Kartę Strength zostawiam sobie na walkę z haszem, bo już zdecydowałem, że tak. Jestem na tyle niemądry, żeby pójść na walkę z haszem. A kartę full bierzemy oczywiście na... O! Widzę, że i tak... Co jest grane? I tak wejdę do tego crawl space. Dawaj tutaj, oczywiście, że mały hancior na BFF je będzie sporo robił. No nie przepadam może za efektem strachu na niektórych bossach. Ale luz. A wiecie co? Jest sens wejść tutaj. Bo ja nie wiem, czy kart nie mogę dostać, rozwalając apteczkę. A, nawet jej nie ma tutaj. Dobra, olewamy to. No tu byłoby przejście do crawl space, ale to byłoby dokładnie to samo crawl space, które widzimy w tym miejscu, więc to nie ma żadnego sensu. Pokój jakiś wąski. Może być to treasure room, aczkolwiek nie jest. Dobra, lecimy dalej. No i mówię, ojojoj. Co to jest? Daygas. Anuluje nam klątwę. Klątwy żadnej nie mamy, więc nie ma co tego brać nawet. Na pewno ze sobą biorę kartę Strength. Na walkę z haszem nie ma innej opcji. Boss Challenge Roomik. No powiem wam, że na Boss Challenge Roomik to by się przydała ta karta full. Na tym piętrze to już ci niektórzy bossowie naprawdę mogą być silnawi. Pigeon Boy. No dobra, to jest item, który mnie zupełnie nie interesuje. Nie będę ryzykował tutaj za parę groszy swojego zdrowia. Nie jestem w nieustraszonych. Walka z bossem raczej na samym dole po prawej, a tutaj właśnie jeszcze na nas czeka treasure roomik. Ojejciu, powiem wam, że ten pokój może być bardzo zdradliwy, bo mamy tutaj... O właśnie. Przeciwnika wybuchającego brimstone'em. Chocolate milk chyba mega dobre jest na nożu. Wydaje mi się, że po prostu to jest damage up, bo ładowanie naszych pocisków nie zmieniło się w żaden sposób. Więc na bank to jest po prostu damage up.
puszki, trochę upierdliwe, ale damy radę. I ostatni przeciwnik. Szkoda, że ładunku tutaj nie ma, bardzo dużo przeciwników zabitych, miałbym kolejne orbitale. Walka z gridem, no to jak ta walka z gridem. I nie ma co używać aktywnego, gdy zabiję jednego przeciwnika. Za każdego zabitego przeciwnika w pokoju mój item aktywny mi pojawia. A to orbitala, a to tego kościotrupa. No to chyba czterech się liczy, więc ciach. Dobrze. Karta full gotowa, lecimy na walkę z matką. Powinna paść na strzała. Nie? No to na dwa. Najgorsze jest to, że ja szedłem ostatnio na DCS, czyli teraz to idę na Darkroom, czyli ta walka z szatanem przerąbana. Nie. No dobra, niech będzie. Szedłem na DCS? Aż sprawdzę. Bo powiem wam, że nie pamiętam. Mój komputer, magazyn, nagrania. Ajzaczek jest. Tak, byłem na The Chest. No dobra, czyli bierzemy sobie ten negatyw i lecimy na Darkroom. W Devil Roomie? Sukubusik, no nawet się nie muszę zastanawiać tutaj, oczywiście, że bierzemy Sukubusa. Tutaj coś ciekawego z tych itemków. Lasty Blood, każdy zabity przeciwnik daje nam damage up. No nie będę teleportu 2-0 brał, przechodzenie przez całe piętro jest dosyć niebezpieczne. Lasty Blood bierzemy, wyteleportujemy się. Ja się wracam po kartę Strength, bo tak, mam zamiar iść na Hasha. No i lecimy, zobaczymy jak to pójdzie. Kurde, mam mapę, czyli teoretycznie całe piętro mógłbym olewać, a całe piętro odkrywam tutaj. Dobra, całe pięterko, idziemy sobie dalej. Solharcik wzięty na eleganckości. Nagrywa się to? Nagrywa, bardzo dobrze. A wam, kochani widzowie, w 22 minucie nagrania przypominam, że jeżeli chcecie, to możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. Ten odcinek już w majówkę wychodzi? Chyba tak, to nie wiem. Już wam życzyłem szczęśliwej majówki. Co to było? Co to było? Skąd te pociski? Chyba z tego Boiled Baby głupiego. Nie wiem, nie wiem, ale no, no mówię, to wzięcie Boiled Baby chyba nie było dobrym pomysłem. Nie ma tu walki z bossem. O proszę. Po prawo? Też nie. Oj, oj, oj. Trochę niefajnie. Dużo przeciwników. Orbitale dodatkowe, super. Nie wiem, na lewo może bym powiedział. Albo na samym dole, albo na dole po prawo. Tak na 80% jestem pewny, że na dole po prawo będzie ta walka z bossem. Ale moje orbitale tutaj robią robotę. Kurde, on musiał mieć dużo zdrowia w ogóle, że... Nie dość, że Sukubus na BFF-ie go bił tak długo, to jeszcze otrzymywał obrażenia przecież od Lilhanta na BFF-ie. No niesamowite, jak on długo przeżył. No i mówię, lecimy w prawo. Nie będzie tu walki z bossem, nie, teraz jak właśnie spojrzałem, to jednak widzę, że to raczej szansa mała. Dobra. Nie wiem jak działa Kerstaj na nożu, wolę... A wezmę. A wezmę, no przecież nie zadziała to Kerstaj, że otrzymam obrażenia i mnie wyteleportuje, nie? To po prostu był damage up? A nie, damage upa to ja dostałem, bo... Aura Sukubusa zaczęła działać. Wydaje mi się, że pewnie nie działa. Range upik kolejny, świetnie. Na samym dole jest walka z bossem, o dziwo. Przedziwnie, w życiu bym się nie spodziewał tutaj walki z bossem, ale okej, okay, lecimy. Podwójny Loki, pojedynczy znaczy się, przepraszam. Speed upik kolejny. No i co, całe piętro, lecimy na kolejne. Tutaj mam nadzieję, że w miarę szybko uda się znaleźć walkę z bossem, no bo wejść na Hasha bez karty Strength to byłoby trochę ryzykowne. Na dole po lewo mi się wydaje, że będzie ten boss room. Złotej piguły nie używam, nie mam samych dobrych efektów, więc olewam to. Luźno z tobą. Kolejna piguła, w ogóle piguły olewam. To jest bardzo niefajny pokój, o dziwo. Na tą postać. I powiem wam, że taką dobrą robotę te moje familiary robią. Naprawdę jestem w szoku. Szczególnie ten Sukubus teraz z Lilhantem. Dobra, jest walka z bossem, dobrze przewidziałem. Szczególnie Sukubus z Lilhantem.
robią robotę niesamowitą, bo ja uderzam nożem przed siebie, zabijam zazwyczaj tego najsilniejszego przeciwnika. Ojejku, nie mów mi, że to mi może zadać obrażenia. Jak tak, to ja się popłaczę. A one zbijają wszystkich innych. Dobra, stoi daleko od tego. Okej, okay, eksplodował. Hasz! Walka z haszem. Nie no, na tej tętloście, na tej linii, na hasza, jestem głupi. Dobra, żadnej klątwy nie ma, tyle dobrego w sklepiku. No syf trochę. Moon. Czyli nic. Nie ma szans na fetusa. No i mały Olsta Capik jedynie. Tutaj szansa na syna. Albo skrzynkę z... Perthrow. O! No i super, zmieniamy itemki tutaj. Oba ciekawe, ale ten chyba nie działa na nożu, a ten to ja się zabiję, więc Perthrow. I oba bez sensu, oba mi zupełnie nic nie dają. No czyli niestety, tamten sklep taki trochę useless. Ćwiartucha. I karta High Priestess, też kompletnie bez sensu. Dobra, sprawdźmy czy... Najlepsze jest to, że jakby było Crawl Space, to mógłbym molać tego hasza i iść od razu na Sheol, ale szczerze, nie jestem aż takim frajerem. I nawet jak będzie przejście na Crawl Space, to i tak pójdę na hasza. Ja jestem giga koksem. Ale gówno. Nie, no coś tu mogłoby się trafić, ty. No dobra, lecimy. Strength i... Mam nadzieję, że padnie w moment. No obrażenia robimy kosmos. Jak to by powiedział mój kumpel, z którym gram teraz w Metina, ale on ma fazę na to słowo, cały czas mówi petarda, ale petarda. Kupił jakiegoś riba, ale no teraz to jest petarda w tym N2. No sakra, petarda widzowie. To jest ten od kakaowego orangutana. Dobra, lecimy, 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 elegancio. Dobrze jest, dobrze jest. Najgorszy atak możliwy hasza. No to, o, te pociski właśnie, rozpadające się. I oczywiście laser. Ja nie mam żadnego orbitala już. Postaram się stać bliżej niego, żeby go uderzyć dwa razy nożem. Ten atak jest tragiczny. Okej. Oj, te purchawy robią robotę, co? Ale ja robię jeszcze lepszą, dobrze! Tyle ci mam hasz do powiedzenia. Dobra, High Priestess, co to była za karta druga? Moon, weźmy sobie pana Moona. Teleport do Secret Roomu, bo przed nami Sheol. A szczerze, Sheol i walka z szatanem to będzie... Hasza to chociaż mogę zabić i unikać jego pocisków, a w Sheolu to jest ten szatan głupi, który pojawia na mnie kopyto, którego tak średnio mogę unikać. Plus jest taki, że mam przemianę w conjoint, więc... Ojejciu, jak tu było! Jak tu się bałem! Przemiana w conjoint o tyle jest dobra, że... O, damage upik, luck upik, czy... Losowa runka, o właśnie, solo widać będzie przydatne na Darkroom. Lecimy. Czemu będzie przydatne przemiana w conjoint? Mogę strzelać pod kątem 45 stopni w przeciwnika, czyli mogę się ustawić tak, żeby mnie to kopyto nie trafiło, a i tak będę mógł atakować szatana. Minus jest taki, że mam bardzo dużo orbitali i powiem wam, że te orbitale naprawdę no dużo zajmują ekranu. Nie widzę jakoś specjalnie dobrze. Boże, to podejście bez noża z Parasite'em byłoby 100 razy gorsze. Jak ja się cieszę, że mam snajfa wziąłem. Ale już widzę komentarze. Krótkie podejście, pewnie się wywalił. Bo rzeczywiście, jak na razie szybko idzie. Damage up, tease up. Co z tych itemów? Pakcik jak na razie zdecydowanie najlepszy. Czy chcę je zmieniać? A zmienię dla Becky. O Jezu, jaki syf.
O Boże, jakie gówno. Dobra, walka z bossem raczej góra lewo. Poszukajmy może pokoju z większą ilością zwykłych przeciwników. Oj. I w nim użyjmy naszego przedmiota aktywnego. Czyli na przykład tutaj. Karty, karty, karty! Dobrze jest! Holy car! Umieram. Holy car. O w dupę. Ale tu się dałem złapać na tego monstra, co? Bez kitu, jak mnie złapał z tymi gównami. A już się tak cieszyłem z tego holy carta. Jakbym zrobił na holy carcie jednym całe podejście losem, byłbym tak zadowolony. Infestation 2, świetny item ogólnie. Każdy zabity przez nas przeciwnik będzie teraz pojawiał pająka zadającego dwukrotność naszych obrażeń. Niestety już nie 2,5 raza. Sack of Penis, elegancio i komentarze cyk plus 20%. Tego się nie spodziewałem. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Powiem wam, trudne to piętro, co? Takie trochę... Nie za bardzo bym powiedział. Kto tu jeszcze został? Dobra, ostatni item. Montezuma's Revenge. A, wezmę, nasram na bossa. Lecimy, walka z Delam. No to dobra. Dobra walka z Delam. Krótki odcinek, chyba się wywalił. Ej, ale jest gitowa. Dlaczego się wywaliłem tym Blue Baby na początku? Jakbym miał instynkt teraz, czekaj, Blue Baby jest które? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć? To plus pięć, miałbym już teraz 28 instynkt. No, mógłbym nawet każdą postacią z rzędu. Ale, ale mi jest przykro. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć postaci tylko już zostało. Ja cię kręcę, ale dobrze idzie. Kurde, losem poszło. Szok, szok. Dobra widzowie, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. No i się widzimy w kolejnym, mam nadzieję, że już niedługo. Trzymajcie się i cześć, pa, pa.